Jeszcze nie wystartował, już się pyta, czy daleko jeszcze. Dobry jest. Już się zakorkowało. Elo, velo, rowerzyści, kolarze, to co dzisiaj wam pokażę, to start w 100 jezior gravel. Jak widać, pogoda trochę nie rozpieszcza, ale nie jest źle. Jest około 8, 9, 10 stopni na zewnątrz. Tutaj widoki dosyć piękne, nie licząc tego, że pada delikatnie deszczyk, ale trochę popada, trochę nie. Uważam, że takie jakie ja będę miał warunki, też będą mieli inni, więc szanse będą wyrównane. Statua wolności, więc wolność się poczujemy na rowerze, na gravelu. Zobaczymy, jak to będzie. Nie przedłużając, lecę na linię mety, start 7.55. 215 km. Mam nadzieję, że to będzie kolejna wspaniała przygoda. Nie wiem, zobaczymy. Dwa. Najważniejsze dojechać. Tak. Jeden. Dobra. Powodzenia, panowie. No i wystartowali. Ha. Jak widać, no średnio jak na początek. Jest szansa, że będą przejaśnienia, ale co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Ha. Najważniejsze póki co jechać swoje, nie za mocno, nie za lekko i byle do przodu. Trochę trzeba się pomęczyć w głosie, ale nie jest źle. Ja to widzę. Mienię z przodu 1,5, z tyłu 2,2. Zobaczymy, jak będzie się jeździć. Dobra, mija pół godzinki, jadę swoje zgodnie z planem, na razie staram się nie za mocno. Chociaż trochę za mocne jest tętno, to dopiero powoli zaczyna swoje zmierzyć 80. Totalnie przy takich watach bym miał około 130. Ale wiadomo, adrenalina i te sprawy robią swoje. Myślę, że po godzince się to tak u mnie unormuje. To taki standard. Na horyzoncie widać paru zawodników, którzy wystartowali pewnie 10 minut wcześniej. Zobaczymy, co tam u nich słychać. Dawaj, dawaj, tam kolejny. Jak tam idzie, jak tam dobrze? Oj, jak to dobrze. Wam, że może nie wygląda, ale fajnie. Tak. Czuję, że udało, czuję, że miało, ale nie da się ukryć, że wieje i pada.
Dobra, stąd niech mam pierwszy pit stop, bo jest kapeć. Niedobrze. Niedobrze, co tu się podziało? Że jest kapeć. Ajajajajaj. Nie tak miało być. Widać gdzieś coś? Może nie widać. Dobra, to pompuję na razie ręcznie i zobaczymy jak to będzie. Ajajajajaj. Dobra, na razie naboju nie będę używał. Spróbujemy tak. Ręcznie. No, napompuję, jadę dalej. Dobra. Tym to co można. Użyję naboju. Jakaś grupa jedzie. Dobra, idziemy dalej. No ale chłopaki się nie zatrzymali, nie zapytali. Widać, że jadą w miarę równym tempem, więc postaram się ich dogonić i pojechać równo z nimi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie powietrze się trzyma. Zobaczymy się, jak długo. Jest jakaś dziura czy nie, ale może być ciekawie. Zielony pociąg. I pokazuje, że jakiś climb jest. Kurde. Nie widać że za bardzo, żeby to była jakaś górka, ale coś tam faktycznie troszeczkę wolniej się jedzie. Ogólnie się nie jedzie za szybko, bo jednak wiatr i deszcz robią swoje. Łańcuch skrzeczy strasznie, ale się jedzie na szczęście. Nie jest tak źle. Póki co. Godzina 45 mija. Chłopaki za mną. Myślałem, że będą chcieli jechać równo po zmianach, ale widzę nie. Odpuścili sobie od samego początku, ale cały czas jakoś tam gdzieś ich z tyłu widać. Więc może dojadą, może nie. Zobaczymy jak to będzie. Jakoś noga póki co kręci, jest ok. Chłowicki Park Krajobrazowy. Ciśnienie w oponie trzyma, to najważniejsze. Tam chyba mi się zawór poluzował wczoraj, a po prostu najwyraźniej w świecie nie dokręciłem, jak sprawdzałem ciśnienie. Enzo,
Mój błąd. Człowiek uczy się na błędach, ale najważniejsze, że jakoś to idzie. IGP Sport pokazuje 6 stopni. On chyba troszkę zaniża i tak naprawdę jest gdzieś w okolicach 8. Jest tak znośnie, bym powiedział znośnie. Większe grupki tutaj mijają sobie, jest elegancko. Trochę się pogada, trochę się pojedzie. Nie jest źle, co? Elegancko. Elegancko. Ale do przodu. Dokładnie. Robert, czekamy za tobą. Tak. Specjalnie jadę powoli, żeby Robert mnie dogonił razem z Zielonym. Oni po tobie 10 minut? Nawet 20 chyba. Ale ja na przykład musiałem dopompować opony. Tak, było mi zeszło powietrze. Ale to na trasie czy co? Nie, na trasie. Tak. No, ale to chwila. Minęło 2 godzinki. Jakieś 54 km jest zrobione, więc razy 4 wydało mi jakieś 215 km, czyli na razie idzie wszystko na jakieś 8 godzin około. Zobaczymy, jaka będzie dalsza trasa. Póki co, o dziwo, przestaje padać, co jest miłym zaskoczeniem na pewno dla wszystkich. Zobaczymy, jak będzie. Trochę osób się powymijało, na razie nikt mnie nie wyprzedził, tam widziałem dwóch, cały czas siedziało na ogonie, ale póki co na razie sobie odpuszczę. Czy ja coś mówiłem, że nie pada? Ta chwila trwała aż 10 minut i znowu jest pięknie. Startował. Żela. Thank you.
3 godziny 45 minut. Na chwilę chyba pojechałem z Oskarem, tak mi się wydaje, że ma na imię. Miałem nadzieję, że będziemy jechać fajnie po zmianach, bo już się tak zapowiadało. Niestety Oskar odpadł. Szkoda, bo młody chłopak, widzę, że ambitny. Siłę miał, ale nogę jeszcze nie da. Ale może mnie dogoni, kto tam wie. Teraz tak pada, nie pada. W 3 godzinach troszeczkę opadłem z sił, ale miałem na szczęście nowe żele od Sisa. Jakieś tam dual coś, dual fuel, nie, z dużą ilością węglowodanów. I powiem wam szczerze, że no, siły odzyskałem i się jedzie na razie lekko. Po 4 godzinach zobaczymy, jak będzie dalej. 2 gości tam widzę na horyzoncie, więc zaraz do nich dojadę. Normalnie jak bracia bliźniaki. Żółty. Tak. Rzuca się w oczy. Sobie do środka, poleciał na skróty. Ciekawe, czy bym był szybciej. 100 km właśnie skoczyło na blacie. Jestem w miejscowości Pakość, gdzie pewnie większość tutaj w okolicy zrobi sobie przerwę. Tu jest jakiś Orlen nawet, ale ja raczej jadę dalej, bo kręci się nawet. Tragedii nie ma. Bo to nie jest GoPro, to jest DJI. Nie wiem, nie patrzę. Gdzieś tak w granicach 25. Wiatr wieje w twarz i myślę, że się zawracamy o 180, więc powinno być pod wiatrem. A, jest i Orlen magiczny. Zobaczmy, są jacyś pitstoperzy. Dawaj, panowie. To przeliczając, bo 7 godzinach się nie zmieszczę, ale 8 będzie z przodu, chyba będzie. Teraz jeszcze chyba w końcu z wiatrem po 100 km, więc miejmy nadzieję, że będzie się poświęcić i żeby noga cały czas była mniej więcej na tym poziomie, co teraz jest. Parę osób minęło na pitstopie, jeszcze teraz widzę już jedną tam w zasięgu i trzymajcie kciuki, aby było dobrze. No nie wierzę, już drugi przejazd kolorowy, kolejowy. Jak tam? No i minuty uciekły właśnie. No. Kiepska sytuacja. Dobra. U mnie w mieście bym czekał 5 minut. Czekaj, ja cię kojarzę chyba skądś. Velobert, tak? No, dokładnie. Okay.
6 godzin, około 150 km. Już jakieś zmęczenie człowiek czuje, ale na szczęście mam towarzysza. Torunia chyba, jak to powiedziałem. Widzę sobie barometer i jest już o wiele przyjemniej, aczkolwiek przyjemniej jest wcale. Zaczyna padać coraz mocniej. A jeszcze jakieś całe 3 godziny jazdy. Niecałe 8 godzin, cała, no jeszcze jakaś godzinka jazdy, nie powiem, że nie, zmęczyłem się trochę, może nawet trochę bardzo, nie ma żeli, praktycznie nie ma picia, już jakoś dojadę do mety, ale ciężko, nie sądziłem, że będzie aż tak ciężko. Kolega, z którym jechałem, musiał sobie zrobić przerwę. Ja kontynuuję jazdę praktycznie non-stop, nie licząc tych małych awarii. I tyle, dobra. km, 8 godzin jazdy. Kolega jednak jest. Tyle zrobiłem przerwę na szybko i nie dawaniu. I nadal pada. Nic się nie zmienia. Wszyscy zadowoleni, ja tutaj nie mogło być za łatwo, co? Spodziewałem się fali hejtu, a to wszyscy zadowoleni. Łatwo, średnio czy trudno? Trasa świetna. I taka umiarkowana. Były momenty, że troszeczkę można było się zmęczyć, ale było... Padało trochę? Co? Nie. Spoczyłem, nie? Dzięki. Dobra, dojechałem. Plan zrealizowany. Ponad 200 watów wykręcone, tak jak miało być. Prawie bez pit stopów, niestety, no nie miałem na to wpływu, tak to bym przejechał pewnie całość bez. Po 6 godzinie już troszeczkę, no zmogło mnie, była bomba i pewnie jakiś pit stop by się przydał, ale jakoś tam się kręciło, więc spoko, współczuję tym, co są jeszcze na trasie, bo jak widać jest nie najlepsza pogoda. Dobra, trochę się obmyłem, jakbym miał wybierać, co było gorsze, setka po Łodzi czy 100 jezior gravel, czyli teraz 200 km w deszczu czy 100 km w śniegu, nie wiem, szczerze nie wiem, pozostawię to bez komentarza. Do zobaczenia w następnym odcinku.